Sokół 1000. W zasadzie powinienem powiedzieć CWS M111 Sokół 1000. Słuchajcie, przemysł polski rodził się w bardzo trudnych warunkach, przemysł motocyklowy. Rodził się w warunkach, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, praktycznie na ziemiach polskich nie było nic. Nie było materiałów, z których można by, no, od blach zaczynając, tak? Przecież dlaczego pierwszy motocykl CWS M55 nie miał błotników robionych z matrycy, tylko wszystkie były klepane ręcznie, o czym może nie każdy wie. Ano dlatego, że te mlachy, które wtedy były używane do tłoczenia, nie były głęboko tłoczne, one nie nadawały się, one pękały podczas naciskania prasą i w związku z tym te motocykle i błotniki w tych motocyklach nie wychodziły automatem, trzeba było to klepać ręcznie. I teraz zakładając, że ten przemysł zrodził się w tak trudnych warunkach, kiedy nie było ani blach, ani stali na rury, ani nie było elementów w wytwórni, które produkowałyby elementy gumowe, elementy łączne. Przecież do końca produkcji Sokoła dwie rzeczy, czyli aż do 1939 roku, dwie rzeczy w Sokołach były produkcji zagranicznej, mianowicie łożyska toczne, których w Polsce nie produkowano, i druga rzecz, której nie mieliśmy, łańcuchy napędowe. Czyli patrząc na to, jak powinien wyglądać Sokół i patrząc na to, że my nie mamy żadnych materiałów, dokumentacji technicznej, bo nawet ta dokumentacja techniczna, która była, została zniszczona podczas II wojny światowej, jest bardzo ciężko, na przykład w warsztatach restauracyjnych podobnych do tego, który ja prowadzę, na jednoznaczne określenie, co powinno, a czego nie powinno być w danym egzemplarzu motocykla. Jest to prawie niemożliwe. CWS M55, który był początkiem polskiej motoryzacji, mówię polskiej państwowej motoryzacji, bo owszem, były inne motocykle wytwarzane na rynku polskim, ale tylko polskimi państwowymi motocyklami zajmowały się centralne warsztaty samochodowe, czyli motocykle Sokół. M55, CWS M55 to był motocykl, który powstawał na bazie rozwiązań stosowanych w motocyklach Indian i Harley. Motocykl został przez polskie przedsiębiorstwo produkowany na polecenie wojska. To wojsko i to państwo polskie chciało być na wypadek ewentualnej wojny przygotowane i mieć u siebie polski sprzęt, niezależny od dostaw zagranicznych, jeśli chodzi o części, czyli i też surowce, jeżeli chodzi o konstrukcję, znany na tyle u nas, żeby był serwisowalny i naprawialny w każdych warunkach na terenie kraju. I ten motocykl ma silnik od praktycznie kopią Indiana, plus zgodnie z założeniami wózek boczny z prawej strony. I teraz popatrzcie, pierwsza rzecz, która jest pewnego rodzaju już kuriozum, jak się na to patrzy. Dźwignia do odpalania, tak jak w Indianach, jest po prawej stronie, koliduje z wózkiem bocznym. W związku z tym wśród żołnierzy najbardziej popularnym skrzywdzeniem się samemu to jest otarcia uda podczas odpalania tych motocykli. Czyli mamy pewnego rodzaju konflikt w ogóle, jeśli chodzi o jakość, jeżeli popatrzeć na to, że polecenie było takie, kopiujcie, jeżeli chodzi o same pasowania, wielkość pasowań, będziemy to robić na bieżąco w produkcji, natomiast na papierze zróbcie tylko ogólny zarys, jak ma CWS M55 wyglądać. W związku z tym ten motocykl wychodzi, zaczynają go składać, ale się okazuje, że ten motocykl tak naprawdę, to on jest wielką tykającą bombą, tam się psuje wszystko. Pękają sprężyny w zawieszaniu, wypalają się w gniazda zaworowe, pękają trzonki zaworów. Jest dużo niedomagań, które powodują, że motocykl nie jest dobry. On jest pod fabryczną nazwą produkowany S0. Taka jest nazwa w przedsiębiorstwie. S0, powstają kolejne modyfikacje. Między innymi powstaje modyfikacja S3 rzymskie. Nazwa Sokół 1000 ogólnie przyjęta przez nas w tej chwili do wszystkich motocykli typu CWS M111. Ona tak naprawdę przyjęła się dopiero w roku 1936, czyli wtedy, kiedy pojawia się motocykl Sokół 600. Sokół 600 jest produktem, który ma być dostosowany m.in. do rynku cywilnego, na którym pojazd CWS M111 nie znalazł swojego popytu ze względu m.in. na wysoką cenę. On kosztował 21,5 tysiąca złotych. To było tyle, ile kosztował samochód małolitrażowy. W związku z tym trudno się dziwić, że jedynymi odbiorcami tych motocykli były zakłady, czy były wojsko, była Poczta Polska i była policja. Czyli był niezwykle kosztowny. Sokół 600 miał być tą maszyną, która otworzy rynek indywidualny i dostał nazwę Sokół 600. Ta nazwa tak się spodobała na rynku, że właśnie w 1936 roku, w tym samym momencie, kiedy wprowadzono tego Sokoła 600, nadano naszej maszynie M111 nazwę Sokół 1000. I my tutaj mamy bardzo ograniczone możliwości stwierdzić, ile naprawdę Sokołów 1000 zostało wyprodukowane. Jan Tarczyński, mój kolega, pisze w swojej książce o tym, że prawdopodobnie, patrząc, bazując na wszystkich materiałach, które są, wyprodukowano Sokołów 1000 około 2,5 tysiąca sztuk.
Dane pojawiają się różne. Przecież są też takie dane, jak wspomnienia na przykład byłych pracowników, że wyprodukowano 4 sztuki. Uważam, że one są przesadzone. Czyli przyjmujemy, że około 2,5 tysiąca sztuk to jest sokołów, 1000, które zostały wyprodukowane. Teraz ile z tego trafiło w ręce prywatne? W malowaniu cywilnym, takim jak my dzisiaj pokazujemy, na pewno takie motocykle zostały wymalowane 2 sztuki, tak mówi o tym literatura. Natomiast ile sztuk było w rękach prywatnych? Było więcej. Przypuszczalnie około 200, może nawet 250 sztuk sokołów 1000 znalazło się w rękach prywatnych. Przy czym ci, którzy kupowali je, wybierali tą wersję, która była malowana na kolor czarny, bo wojsko odbierało w dwóch postaciach te motocykle. Odbierało sokoły 1000 w postaci malowania czarnego, gdzie na czarnych elementach były złote szparunki, i odbierało w kolorze khaki. Czyli te dwie formy dla pojazdów wojskowych były jak najbardziej dopuszczone. Były i takie, i takie. Ci klienci indywidualni, którzy kupowali dla siebie, podobała im się ta reprezentacyjna wersja czarna ze złotymi szparunkami, bo to jest rzeczywiście bardzo piękny, dostojny wygląd motocykla. Motocykle Sokół dla potrzeb wojskowych były dostarczane z olbrzymią ilością narzędzi warsztatowych. W narzędziach warsztatowych były m.in. wyciskacze do swożli, wyciskacze do swożli łańcuchowych, były pełny komplet kluczy, były wszystkie narzędzia specjalne potrzebne do każdej przeróbki. Można było powiedzieć, że zestaw części, zestaw narzędzi, który został przekazany wraz z motocyklem, w zupełności pozwalał na to, żeby zrobić remont kapitalny tego motocykla, jeżeli pod bokiem jeszcze była jakaś kuźnia z młotkiem, no bo tego młotka akurat w zestawie nie znalazłem, patrząc na szczegóły. Dźwignię rozruchową przeniesiono na lewą stronę, żeby uruchamianie tego motocykla było łatwe. Po lewej stronie znajduje się dźwignia sprzęgła. Sprzęgło w motocyklu Sokół to jest sprzęgło, które sterowane jest wyłącznie nogą. I między innymi ta cecha tych motocykli CWS w M111 dyskwalifikuje, no nie może całkowicie, bo znam kolegów, którzy na Sokołach 1000, mimo że jeżdżą solo, bez wózka bocznego, dają sobie doskonale radę, ale dyskwalifikowała ten motor, jeśli chodzi o przyjemną obsługę z ruchu solo. Proszę na to nie patrzeć w ten sposób, że to był błąd. Nie. Wojsko życzyło sobie, żeby ten motocykl był wygodny w obsłudze i jeździł razem z wózkiem bocznym. W związku z tym sprzęgło w nodze nie stanowiło wtedy żadnego problemu. Jeśli chodzi o wojsko, zwiąże się z tym bardzo ciekawa historia dotycząca tego, gdzie, po której stronie w motocykle powinna się znajdować manetka gazu. Było to tak, że pierwszy wyprodukowany M111 to był motocykl, w której manetka gazu była dokładnie tak, jak my sobie to wyobrażamy, czyli po prawej stronie. Podczas jednej z wizyt w zakładzie produkcyjnym delegacji wojskowej, pułkownik Kosakowski, potem generał, podszedł do motocykla Sokół i przyglądając mu się, zwrócił uwagę konstruktorowi, Zygmuntowi Okołowi, że manetka gazu jest po niewłaściwej stronie. Dlaczego? Zapytał Zygmunt Okołów, który, jeśli chodzi o motocykle, można powiedzieć, zjadł na nich zęby. Dlatego, że po prawej ręce, mówi pułkownik, mamy dźwignię zmiany biegów. Nie można jedną ręką robić i zmiany biegów, i jednocześnie dobrze panować nad motocyklem, jeśli chodzi o manetkę gazu. Pan Zygmunt Okołów mówi, wie pan co, panie pułkowniku, ja mam większe doświadczenie, na całym świecie produkuje się w ten sposób motocykle i jakoś ludzie sobie z tym radzą, obsługują to i jeżdżą prawidłowo. No, zobaczymy, powiedział pułkownik Kosakowski. Co się stało potem? Ano potem się stało to, że z wojska przyszło jednoznaczne polecenie, żeby manetkę gazu przerzucić na lewą stronę, czyli zamienić ją z manetką wyprzedzenia zapłonu, która najpierw była w lewej, a potem przeniesiono ją do prawej ręki po to, żeby wygodne było sterowanie, ale nie mówiono i nie powołano się na ten argument, który mówił pułkownik podczas wizyty w zakładzie, tylko powołano się na zupełnie inną rzecz, że w czasie, kiedy motocykl przeprowadzamy w trudnym terenie, na przykład po terenie błotnistym, to w tym momencie ten motocykl nie jest wygodny do prowadzenia, bo musimy daleko wychylać się do manetki gazu i żołnierz prowadzący ma utrudnione kierowanie pojazdem, jeśli chodzi o wykorzystanie jego naturalnego napędu. Dlatego nakazano, żeby stosowany był w lewej ręce. Co my robimy w pracowni restauracji zabytków? Oczywiście odwracamy to z powrotem. My dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do poruszania się w motocyklach, gdzie jest unifikowany system sterowania dźwigniami. W związku z tym uważam, że nasze przyzwyczajenia z codziennej jazdy są na tyle
przez nas nabyte, mocne, że utrudnienie związane z przestawieniem na przykład manetek może powodować w sytuacjach trudnych zagrożenia niewłaściwą reakcję odruchową. Dlatego w pracowni decydujemy się zawsze, że w tych motocyklach soku przekładamy manetkę i manetka gazu jest z powrotem po prawej stronie. Tylko i wyłącznie ze względów bezpieczeństwa. Takim swoistym panentem, to nie tylko to, o czym mówię, przekładanie tych manetek lewa, prawa, gaz, to jeszcze było to, że manetki przy kierownicy były wydłużone. To był patent naszych zakładów produkcyjnych, polegający na tym, że skoro rama motocykla tak bardzo drży, że odkręcają się w niej śruby, to była jedna z reklamacji wojska, że odkręcają się śruby, że motocykl podczas pracy potrafi zgubić niektóre nakrętki. Czyli to wszystko było znane. Motocyklista się męczył podczas jazdy. Żeby motocyklista nie męczył rąk, co zrobiono? Przedłużono manetki i zrobiono je w ten sposób, że poza zarys rury wystawiono odrobinę części gumowej. Zaleceniem dla kierowców wojskowych było to, żeby podczas normalnej jazdy nie trzymać manetki ze względu na drgania w tym miejscu, gdzie jest kierownica metalowa, tylko trzymać ją właśnie w tym elastycznej części gumowej po to, żeby ręce motocyklisty się nie męczyły. Państwo polskie było zainteresowane tym, żeby te sokoły, które są tak drogie w produkcji, znajdowały zbyt nie tylko w przypadku Policji, Poczty Polskiej i Armii, ale również, żeby były sprzedawane dla osób cywilnych. Żeby to zrobić, trzeba było myśleć w dwóch kategoriach. Pierwsze, myśleć nad obniżaniem ceny wytworzenia tych pojazdów, a z drugiej strony trzeba było popularyzować ten motocykl. I o ile sprawa związana z obniżeniem cen była kłopotliwa i trudno było znaleźć możliwości, które pozwoliłyby na jej obniżenie, o tyle sprawa związana z marketingiem znalazła i trafiła na bardzo dobry grunt. Wojskowe delegacje motocyklowe brały udział w organizowanych przez różne związki motorowe, rajdach. I praktycznie właśnie udział motocykli, które powozili żołnierze w wszelkiego rodzaju rajdach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, był tym, co miało wyzwolić zainteresowanie konstrukcją Sokoła. Z tamtych czasów mamy zachowane oryginalne opinie, zarówno prasowe, jak i wysyłane przez wojsko do zakładów o tych motocyklach. Te motocykle CWS M111 Sokół 1000 były uważane za motocykle doskonałe, jeśli chodzi o naprawę, doskonałe, jeśli chodzi o niezawodność, doskonałe, jeśli chodzi o pokonywanie terenu. Te argumenty, nie wiem w dzisiejszej perspektywie, czy one były polityczne, natury politycznej i dlatego były tak dobre, czy ten motocykl rzeczywiście zasługiwał na takie miano. No bo jeżeli ja dzisiaj czytam, że motocykl Soku przewyższał swoimi parametrami użytkowymi, motocykle Harley Davidson, motocykle Inline, przewyższał Hendersona, no to ja się zastanawiam, jak to jest możliwe. Przecież znam te motocykle, wiem jak one funkcjonują, wiem jaka jest łatwość eksploatacyjna, jakie są zalety użytkowe tych pojazdów. W Sokole tego nie widzę. Jazda Sokołem to dosyć skomplikowana rzecz. Także to, że wojskowi w dawnych czasach mówili, że to jest rewelacyjny do manewrowania motocykl, to słuchajcie, z dzisiejszej perspektywy to już tak nie jest. Znam mnóstwo motocykli produkowanych, nawet nie tej klasy, bo nie tak powiedzmy bogatych, jak był kiedyś produkowany ten Sokół, którymi się jeździ i prowadzi zupełnie dobrze. Z tych spraw, które są dosyć uciążliwe, to jest m.in. to, że przekładając manetkę na prawą stronę, jest oryginalnie zrobiona, ale ona obraca się w odwrotną stronę, czyli to, co mnie najbardziej męczy, to jest, że jak zwyczajowo dodaję gazu, to akurat w tym zwalniam i na obrót, czyli manetka działa odwrotnie niż w normalnych motocyklach przez to, że została zamieniona z lewej strony na prawo. Jest to dosyć trudne przy jeździe, trzeba zawsze, w momencie, kiedy się zwalnia na tym motocyklu, muszę o tym pamiętać, muszę mieć zdwojoną uwagę, żeby przypadkiem w coś nie wjechać. Także ciężki jest do prowadzenia, no ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o pokonywanie przeszkód, to co mieliście przyjemność, bo jechaliście razem ze mną w środku, to jest prawda. On jeździ po dokładnie każdych warunkach drogowych. Przełożenia są tak dobrone, że przejazda w terenie jest możliwa. No, niemniej jednak masa robi swoje. Także tyle o Sokole.